Hej wszystkim, z tej strony PG, a to jest kolejna sesja z R4. Tak więc no, wiem, że nagrywam to trochę zaraz po poprzedniej sesji. Tak naprawdę chciałem dzisiaj ogarnąć Pokémon Platinum, ale zapomniałem, że potrzebuję trochę przylevelować w tej grze. Więc no, zamiast Poków nagrywam dzisiaj Residenta. Tak więc no, jej! Idziemy. Myślę, że ten. Dzisiaj wypróbuję ten, jak będzie działać nasz pistolet z tymi headshotami, które będą wchodzić bardzo często, mam nadzieję. W sumie to jako tako z pełnym zupgrade'owanym pistoletem nigdy nie wojowałem. Zawsze kupowałem Blacktaila. Albo nie, zawsze Punisherem strzelałem, ponieważ no on przyszywał. Przyszywa raczej. Tak więc, no, hell yeah, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze słychać, ponieważ, o właśnie, widzicie to? Ja pierdzielę, taki mały, a sobie taką wielką statuetkę zrobił, kompletnie nie ma kompleksu wyższości. Jeszcze kurde wygląda brzydko. Fuj kurde. A no tak, zapomniałem. Czemu jestem taki okropny? Poczekam aż kurde... Ten most mi się spierniczy. Oczywiście nie mógłbym przepłynąć na drugą stronę, to by było zbyt łatwe. Ech. Ale dobra, jak tak... Ale ze mnie debil. Jak tak w łeb chcą dostać? Be my fucking guest! Chodź tu. No coś ten... Headshot nic nie robi. Na pewno pistolet ulepszyłem? Chwila. Egzamin. Tak, krytyczne headshoty... Szansa na krytyczne headshoty pięciokrotnie się zwiększyła. Ale kompletnie nie wiem, jaka jest oryginalnie szansa na takie headshoty. No, najlepiej to kurde zrobić w ten sposób i tyle. Dawaj kasa, moja kasa, kurde. E? A no tak, on teraz z tymi łapami rusza. Okej, okej, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Robi jakieś pacmanowe cholerstwo. Siema. Ja pierdzielę, te headshoty krytyczne wcale nie wchodzą. Pieprzaj! W sumie dobrze by było, jakbym tam granatem w nim rzucił. Jeszcze kolejny? Wypierniczaj! Chwila, wezmę, skoczę tutaj. Dobrze zrobiłem. Siema. Z tobą też się witam. I się żegnam, ponieważ już nie żyjesz. Dobra. Kurde, staram się te headshoty im wsadzać, ale nic krytycznego w tym nie widzę. Czasu do czasu im łeb się rozwali, nie? Ale... no trudno. Myślę, że przerzucę się na Blacktaila i tyle. Ile mam ammo? Może być, zajebiście. Mam nadzieję, że dużo... zarobię tego. Szybciej, ślamazar, kurde... O. Do a barrel roll, do a barrel roll. Patrzcie na niego. Nie wie, co ma robić. You spin me right round, baby, right round. Wiesz, co ja mam na do powiedzenia? Die, bitch. Nie, kurde, co ja zrobiłem? Sorry, nie jestem zbytnio pobudzony dzisiaj. Jestem też trochę chory. Wziąłem dzisiaj moje piguły lecznicze. Ten dalej kurde nie wie co ma robić. Cały czas kółka kręci. Jezioro łabędzie? Nie w tym zamku. Chociaż mogę zrobić tak.
O nie, i co teraz? O! I tyle było z twojego tajcowania, skurwysynu. Czy mi się zdaje, czy oni mają ten sam głos, co wiśniacy, jak spadają? A, niski budżet. W sumie nie, ta gra chyba nie miała takiego niskiego budżetu. W końcu jak wyszła, kurde. W końcu też to Capcom. Resident Evil, kurde! To jest ich jedna z najgłówniejszych tych. Jeden z najgłówniejszych IP. Do jasnej cholery, czemu mieliby przeznaczyć na to mniej niż 100 dolarów? Szybciej, ślamazar, czasu nie ma! Nie strzela się tutaj. Tylko ja mam do tego prawo. Tani będzie. Ja pierniczę, co ja zrobiłem. Ach, nie ogarniam dzisiaj tej gry niestety. I'm sorry, jak będę dzisiaj robił jakieś debilne rzeczy. Ale no! Kurwa, myślałem, że quickscopuję go. Nie udało mi się. Ciebie muszę quickscopować. Chociaż nie, myślę, że ta fontanna mnie osłoni. Okej. Zajebisty tank, nie ma co. Jak ten chciał we mnie, jak we mnie niby miało trafić, to zablokowało wszystkie strzały. Tak jak Bóg to chciał. Tak, tak, rozumiem. Ale to nie wszystko! Czy mi się zdaje, czy on zeskoczył na... Chwila. Tamten debil... A nie, kurde, żyje! Dobra. Ciebie muszę załatwić. Ciebie też. Nie podoba mi się twoja brzydka morda. Twoja tym bardziej, bo jest kurde zamaskowana. Plus 30 do obrony. Okej. Amo? Nie, kurde, nic. Mimo tego, że mam jeszcze tego dużo, to no, wolałbym, żeby mi dropili, bo mi się przyda. Akurat teraz. Okej, gdzie to trzeba leść? Ach, byłbym do dupy speedrunnerem, tak sobie teraz myślę. Wow, miałeś taki kurde zarąbisty shot? O, o. Ale nie wykorzystałeś tej okazji. Szybciej, kurde, ślamazar głupi! Ja pierdzielę, tak powolny, wolniejszy niż kurde celowanie w tej grze. Bum. Jak wchodzisz, czy nie wchodzisz? O, jest, idzie. Haha! Nie spodziewałeś się tego. Mimo tego, że świeciłem w ciebie laserem i miałem palec na spuście, ty nie przewidziałeś tego, że mogłem w ciebie strzelić, jak wspinałeś się po drabinie. Tak jest. Okej, czy to wszystko, co mam tutaj? Chyba wszystko. Okej. I teraz to, co trzeba zrobić. Czy mi się zdaje, czy oni jeszcze... O, są jeszcze, dobra. Siema. Siema. No i z tobą inaczej się przywitam, ale... Przybij piątkę! Miałeś przybić piątkę, a nie rozwalać sobie łeb. A! Fuck! Ha! I co? Jak jestem w animacji, to nic mi nie zrobisz. Jeszcze jeden! Chwila. Ja pierdzielę, ile wy tych supleksów wytrzymujecie? Leon powinien być zapaśnikiem, kurde, Hulkiem Hoganem, Rejem Mysterio, czy
Sorry, nie znam się za bardzo na WWE. Widzicie ten korytarz? Ten korytarz nazywam korytarzem wielkich ambicji. Zaraz wam pokażę dlaczego. Aaaa, uciekać! Leon, biegnij! I unikaj! Jest! Udało się, ale to jeszcze nie koniec! Szybko! BUM! Uff. Akurat trochę bałem się tej części, ponieważ jak miałem snajperkę, to zawsze po prostu tą kłódkę zestrzeliłem. Uciekaj, Leon! Jump! Climb! Palce mnie bolą! No, dziękuję. Co, mimo tego, że miałeś wielkie ambicje, to nie dałeś rady, ponieważ wielkość się nie liczy, tylko jakość. Tutaj też wyczuwam kolejnego Quick Time Eventa i przy okazji dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez herbatę. Nie jestem Scott, jestem Smrodek Kennedy. Sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a possible... W sumie to jest terroryzm, jak oni we mnie dynamitami zrzucają. We've prepared a special ritual for you. Uuuuhuhuhu! Jak Naruto! I co? Udało mi się! Jak Naruto uniki! Gdzie uciekasz? Przyjdzie jeszcze na ciebie czas, mała ślamazaro. Tak jest. Uwalę cię, a moje włosy wciąż będą tak perfekcyjne jak zawsze. Tak więc no, ta sekcja gry będzie trochę ciężka. Więc trochę może być bardzo ciężka. Ponieważ no, nie mam zbytnio ufności. O fuck, nawet zielonej marychy nie mam. Chociaż nie, zaraz za niedługo będzie. No bo ja nie mam zbytnio ufności co do moich umiejętności tutaj. Nawet trochę się rymło, ale to nic. Będą teraz w nas napierniczać... o, kurde, fajnie Leon wygląda jak biega tak z boku. Będą teraz w nas napierniczać tymi beczkami. Ile dobrze pamiętam. O, no właśnie. Tutaj jesteśmy bezpieczni. Czy mogę je zestrzelić? Jestem ciekaw. Chyba mogę, spróbuję. Albo nie! O nie! Kolejny rolnik, wypierdzielaj! To, że mam blond włosy, nie oznacza, że masz prawo je kosić. Traktor weź, nie kosę, do jasnej cholery. To jest XXI wiek. A nie, dobra. Tak, muszę iść dalej tam. O, kurwa! Jasna cholera! Czemu jestem takim idiotą? Lecim! Biegnij, Leon, biegnij! HP twoje od tego! Powinienem, kurde, wejść tędy po drabinie. Wiecie co? Pójdę tędy. W sumie też prawda, chyba powinienem był zrobić to. Mówiłem, jestem dziś niewyspany, przepraszam. Chociaż jestem bardziej wyspany niż... O! Bo jasnej cholery! O! O! Nice! Tego się nie spo... O! Tego też się nie spodziewałem. Więc zrobimy tak. Może powinienem poczekać na czerwoną, ale z drugiej strony nie wiem, kiedy ona przyjdzie mi na ratunek, więc... O! O! No właśnie! Tutaj beczki nam bardzo mocno się przydadzą. Chyba już nas nie będą nimi napierdzielać na razie. Poczekaj.
Idziecie czy nie? Boję się, że jak się ruszę, to zaraz będą spadać te beczki, co byłoby czymś okropnym. A wiecie co walić? O! Słyszeliście to? Ktoś chyba dostał w łeb. Dobra, nieważne, nic nie wydropili, to nie obchodzi mnie to. Chyba! Osied! Maczugi! Gwiazdy poranne! O! Dziękuję za pomoc! Dynamity! Co oni jeszcze mają? Słabą celność! O nie, widzę! Widziałem śmierdziela z tarczą! Mam na was sposób! I co? Dziękuję! To mi się przyda. Mimo tego, że tutaj jest za rogiem herbal. Ale hej, nie narzekam. Jestem wdzięczny. Widać, marihuana wszystkim się udziela. Chwila. O! On dynamitem tym rzucał chyba. Tak czy owak, dobrze jest go ubić teraz. O! Moje! Pewnie, zawsze się przyda. Tym bardziej teraz. Ja pierdzielę, oni to jednak czasami są dżentelmenami, jak Jonathan Joestar. Czy czegoś nie zapomniałem? Chyba nie. Tak więc no, teraz będzie dość ciężko. Kurde, Leon, nie wpadaj w tekstury. Ponieważ trzeba będzie uruchomić windę i się napierdzielać ze wszystkimi na niej. Będzie ciężko. Mam 4 flasze. Kurde, nie chciałbym ich teraz zużywać. O, i fuck. No i fajnie, nie wezmę tych pieniędzy. Chociaż nawet można tam pójść i je wziąć? Chyba nie, bo tutaj skrzynia jest. O! Wynocha! O, dobra, jednym hitem padają. Całe szczęście, tym lepiej dla mnie. O, fuck! Więcej was, kurde, matka nie miała? Wynoś się! Dobrą strategią jest tutaj wywalanie ich poza windę. Tak jest! Leon S. Kennedy! Mistrz Zapaśnik! Sumo! Może jednak ten pistolet nam się przyda? Uhu! Wynoś się! Ty też! Won! I co? Tak wiem, jedyne co teraz robię to wrzeszczę. Ale czy... Na serio? Możecie mnie o to winić? Okej, może być. Im więcej jest tutaj, tym cięższa jest winda i będzie się zatrzymywać oczywiście. Spierdalaj! Jeden! Dość. Tak, widziałem, że tak się stanie. Won, szałaputy pierdolone! Wypierdalaj! Ja pierniczę, ale by teraz mi strzelba się przydała. Walić Blacktailem będę Nie, zaraz! Punisherem. I znów mnie walnie. Wypierdalaj! O! Świetnie.
Bo tego mi było! Trzeba. A nie mam już, kurde! Chwila. Przynajmniej flaszem zdejmę tamtego smroda. Czemu się nie uzdrowiłem? Punisher, tak. Wypier! Kurwa, Leon, celuj trochę! Kurwy! Dość tego, jak Rambo, bo mam dość. Spierdal! No, od razu lepiej. Okej, z ammo nie jest wcale tak źle. Jeszcze tylko trochę. Jeszcze tylko trochę. O! Widzę! Widzę! Mój ratunek. Tylko najpierw, no, muszę do niego dojść. Można tutaj jakoś zeskoczyć, wiem. Chyba, że... O, tędy oczywiście przeskoczyć nie, no. To by było zbyt łatwe. Trzeba iść okrężną drogą. Ja pierdzielę, wieża pełna w pierniczu. Coś, co nie lubię widzieć, kiedy to ja jestem na drugim końcu dostawania w pierniczu. Dziękuję. Nie dziękuję. Dobra, tu można zeskoczyć gdzieś. O, właśnie tutaj. Widzieliście pewnie skrzynkę przez tekstury tam, czy coś. Jest w niej to! By the way. Zrobimy tak. Dobrze by było, jakby mnie ktoś jeszcze palnął zraz, żebym mógł użyć tego trawki. Żeby był spokój. Ach, już tego, już tak się nie stanie. Ale dobra, w takim razie. Zgadnijcie co? Przyszła pora, która mnie najbardziej martwiła, od kiedy zacząłem tego challenge'a z pistoletem. Ta walka z bossem! Zaznajomieni z R4 zapewne wiedzą, o co chodzi. Welcome. Ale ja jeszcze nie powiem, o co chodzi. W sumie nie, to mam pomysł. Oszukam przeznaczenie. Uzdrowię się teraz. Kurde, dwa flasze, nie... źle. Chociaż nie wiem, może pójdzie mi dobrze, kto wie. Tak, first aid spray. Czemu tylko dwa masz, śmierdzielu? Dobra, sell. Tako. Ta. Tune up, czy mogę coś? Nie, raczej nic. What are you buying? Przyda mi się Red 9 tutaj. Zawsze będzie dodatkowy ten. Zawsze będą dodatkowe naboje, ale nie wiem. Tak więc no, zastanówmy się jeszcze. Tak, i przy okazji, jakbym wziął ten spray, który jest tutaj teraz, to ten śmierdziel miałby tylko jeden dostępny. No i a jako, że jestem specem w oszukiwaniu przeznaczenia, to udało mi się zgarnąć, kurde, dwa z jego inwentarza, nie? Po co miałby, no bo, po co miałby, kurde, mi sprzedawać towar, nie? Co on by zyskał? Pieniądze z tego? No proszę. Dobra. Robić to, czy nie robić? A, właśnie, przy okazji. Ta walka będzie dość specyficzna, no nie? Więc, trochę się jej boję. Wiecie co, kupię Reda 9. Tutaj o.
Zupgrade'uję go oczywiście. Capacity szczególnie. Reload speed, firing speed. Ja pierdzielę, ile mi kasy zeszło. O fuck, jest zupgrade'owany na maksa prawie. Okej, ja tam się nie skarżę, może i nie będę nawet sprzedawał tego Reda 9. Kolba gdzie jest? Stok. Dobra. I tak. Tak więc no, zaraz zobaczycie mniej więcej o co chodzi. Myślę, że chyba powinienem coś jeszcze kupić, ale to tylko i wyłącznie na wszelki wypadek, jak już nie będę miał niczego. What are you buying? Tak więc no. Magnum. Don't worry, tak jak powiedziałem, użyję tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę miał zero, jeżeli chodzi o naboje. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. No i no. Nie martwcie się, wszystko mam pod kontrolą, mam nadzieję. Alright. Ta. I przy okazji oczywiście po tej walce sprzedam tego Magnuma, nie? To sprzedam. Let's fucking go, bo trochę się denerwuję. Myślałem, że trochę ten później, trochę później będzie ten boss, ale tak czy owak, tym bossem będzie Ślamazar. I jego też lubię nazywać kompleksem większości. Zobaczycie dlaczego. Widzicie to? Widzicie to? Ble! Organy wewnętrzne. Kwiatki nie powinny być takie ohydne. You just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? Brum, brum, bitch. Ach. Tak więc no. Nie mogę się doczekać. Spójrzcie na to. To jest dopiero hentai. Ale hej, no, jak ludzie lubią takie rzeczy, to co ja będę oceniał? O nie, święty Mikołaj! A ja dostałem, a właśnie, dostałem przecież na Mikołajki dużo czekolady, więc ne. Co najwyżej za rok nie będę miał. Spójrzcie na to, fuj! Mimo że jest takim szkrabem, wszystko musi być takie wielkie. O nie. Ja pierdzielę, wcześniej nie byłeś kurde zarąbiście wyglądający, ale teraz to dopiero brzydki. No, ile on ma rację? Jak ja to teraz zrobię? Nie pamiętam! Aha! Dobra, najpierw to co trzeba robić. Jump down i zbierać wszystko co możemy. Mój Boże, tak więc no, kurde, po co mi rifle ammo? O nie, no tak, jeszcze pajęczaki tutaj przychodzą. Po to właśnie flasze tutaj zostawiłem, bo one są bardzo dobre na te pajęczaki. O. Żeby tak jeszcze parę ich wyszło. Trzy mogą być, mi się wydaje. No kurde, idźcie za mną chwila. Bo dobrze jest na nich użyć flasza i w ten sposób fanty dostaniemy, nie? Oczywiście. Bo żeby tak trzech naraz do mnie przyszło. Nie, oczywiście, że nie przyjdzie. Fuck you. Zjebałem. Przynajmniej muzyka jest fajna w tym miejscu. Na co? Przecież mam Magnuma, ja pierdolę! Won kurwy! Na co mi TMP kurwa, nie mam TMP! Hehe.
Dobra, jest. Nice save, przynajmniej na razie. O, 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 chwila. To jest idealny moment. Jeszcze, żeby tamten z tyłu się dopadł do nas też, to by było fajnie. Oczywiście, że nic nie wytropiło. Cholera jasna. Dobra, kto ma największego powera? 2-7. Chyba Red 9. 1-9. 3-7. 2-0. A Magnum? Tak dla jajec zobaczę. 13-0. Ale dobra. Lecim. Myślę, że będę napierdzielał jak Rambo, więc tak, o to chodzi mniej więcej w tej walce, że trzeba strzelać w ten, w tego siusiaka głównego, w jego oko, o tam chwila coś jeszcze jest. I ten sposób odsłania się jego główne ciało tam, o. Ja pierdzielę, uspokój się! Gdzie powinienem stanąć? Wiecie co, walić. To jest osobiste! Kurwa! A, i trzeba unikać tego, bo to jest one hit KO. Tak więc no, miła walka. O kurwa! Ja pierdzielę, jak ja to zrobię! Pojęcia nie mam! Wiem, że jeszcze on może tutaj nas mackami przywalić. Ale to quick time eventowo się robi. O! Miło. Kurwa, daj mi coś zrobić! Przestań się ruszać, kurwo! O, udało się! Teraz trzeba w niego ładować! Jak najszybciej! Dobra. Coś to będzie. Dobra! Chyba tutaj nam nic nie może zrobić, więc... O dobra, na szota są! Wypierdalaj ze mnie! Wydrop coś! Nie, oczywiście, że nie. Ja pierdzielę! To jest nowa definicja faceplanta, nie? Woo! O! Ja pierdzielę, już? Chwila! Gin, kurde, mały cwelu! Pierdziele, znowu! Udało mi się! Może nie pójdzie aż tak źle! Gdyby tylko kurde nie machał tymi siusiakami! Czyli tak, 4 razy w oko pieprznąć. O nie! Uohoho, było blisko! Te jebane quick time eventy mnie zdezorientowały! Okej, dobra. Come on, bitch, come on! Myślisz, że się boję? Ile mam ammo? Nie jest źle! Chodź tu! Co się tak na mnie patrzysz z góry? Proszę bardzo, przyładowałem. Shit! Dobra. Dalej, dalej, dobra passa mi sprzyja, mam nadzieję. Daj mi w ciebie strzelić, ty pieprzone oko! Ha! Kurwa!
Jest! Dawaj być! Między oczy, między oczy! Fuck. Dobra. O, dobra jest, dobra jest, dobra nasza, uff. Ile mam ammo? Coraz to mniej, nie podoba mi się to! Kurwa, nie piszcie do mnie SMS-ów teraz! I? No dalej, to nie mo- to powinno być już koniec, no! I co? I co? Udało mi się! A mi nie wierzyliście, że mi się uda! Nie poszło tak źle, nawet nie musiałem kurde Magnuma używać. Woohoo! O! Jestem szczęśliwy. O! 50 000 K! Dobra, czekajcie chwila, bo... Zobaczy, o co chodzi z tym SMS-em ZW.